Zbyszek Dąbrowski z Republika Latina przed chwilą zachęcał do wsparcia. Więcej informacji na temat zrzutki i tego, jak można wesprzeć Radio Wnet, znajdą Państwo na portalu wnet.fm w zakładce Wspieraj Wnet, a także na stronie głównej. Zapraszam do tego, a Zbyszka oczywiście usłyszymy dzisiaj o 12:45 jeszcze w Kurierze w samo południe. Teraz jesteśmy już z naszymi Londyńczykami. Izo, Alex, słyszymy się. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Jak najbardziej. Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Wnet, witamy nasze studio w Warszawie. Okazuje się, że tutaj w Wielkiej Brytanii, tutaj w Londynie dzieje się naprawdę dużo. Dzień dobry, witamy tuż po warszawskiemu południu, a tutaj u nas jeszcze trochę przed południem, ale naprawdę u nas jest gorąco, chociaż pogoda nie sprzyja, no jak zwykle to jest na wyspach, czyli pada i mgła i pada i mgła. Tak, pani kierowniczko, jest zima, to musi być zimno, jak powiedział palacz w filmie Miś. Więc faktycznie tutaj pogoda, mimo że jest dużo ładniejsza niż w Polsce, temperatury są wyższe, to jednak odczuwalnie, no nie mamy najlepiej, ale tyle jeżeli chodzi o pogodę. A poza tym grillujemy oczywiście Borysa Johnsona, ale Aniu, oddajemy tobie głos. No właśnie ten Boris Johnson, co z nim? Bo podobno czarne chmury nad premierem Wielkiej Brytanii się zebrały i to już takie całkiem poważne chmury. Bardzo poważne chmury i one się zbierają już od dłuższego czasu, a w tym tygodniu to jest prawdopodobnie ostatnia prosta Borysa Johnsona. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Całość dotyczy lockdownu i imprez, które były urządzane na ten Downing Street w Londynie. Podobno poza zgodą i świadomością Borysa Johnsona, czyli naszego premiera, ale tak naprawdę jak się okazuje, on wyrażał pełną zgodę na tego typu działania, a nawet w nich uczestniczył. Całość zaczęła się w 2020 roku, kiedy ten Downing Street ogłosili, że nie wolno, nie można się spotykać tutaj w Wielkiej Brytanii, w Anglii osobom poza swoimi domostwami z więcej niż jedną czy dwiema osobami spoza danego domostwa. A to była z jednej ręki wiadomość, a z drugiej ręki okazywało się, że ten Downing Street właśnie łamało te wszelkie zakazy, organizując wielkie imprezy na 30, 40, a nawet 50 osób. Tak, i teraz właśnie mamy clue tej całej imprezki, ponieważ okazuje się, że jak do tej pory Boris Johnson mówił, że nie za bardzo brał w tym udział, jego pracownicy spotykali się w celach zawodowych, żeby obgadywać pewne sprawy. Tymczasem okazało się, że pojawiły się zdjęcia, które Sue Gray opublikowała. Jakoby Boris Johnson sam trzymał flaszki w garści i brał udział aktywny w tych imprezach. Więc w tym momencie okazuje się, że ten Downing Street oprócz ochrony policyjnej zaczyna mieć policję na karku, albowiem ta sprawa ze sprawy obyczajowej, czy też no, w pewien sposób dyplomatycznej, zaczyna być sprawą typowo kryminalną, ponieważ pierwszy minister nie powinien takich rzeczy robić. Wygląda na to, że no, Boris Johnson coraz bardziej ma problemy. Oprócz szeregu imprez, takich po prostu imprez, które kończyły każdy tydzień, które miały być nagrodą dla najbliższego otoczenia Borysa Johnsona za to, że tak dzielnie przetrwali ten lockdown i tak dzielnie wprowadzali kolejne obostrzenia. W czerwcu 2020 roku odbyły się urodziny premiera Borysa Johnsona. Jego ówczesna narzeczona Carrie, wtedy jeszcze Simons, przywiozła tort, z którym Boris Johnson został sfotografowany w otoczeniu swoich najbliższych współpracowników i właśnie ta fotografia w tej chwili przewija się przez brytyjskie media. No tak, jednakże jak mówi Liz Truss, minister spraw zagranicznych, według niej ta sprawa, którą już dzisiaj się nazywa jako Party Gate, tak jak wiele innych gates, czyli aferek, czy też dużych afer, na
antenie Sky News mówi, że to są bardzo poważne sprawy związane z zabezpieczeniem ten Downing Street. Skoro każdy może sobie przyjść i przynieść sobie całą walizę butelek na taką czy inną imprezę, obojętnie czy legalną, czy nielegalną. Okazuje się, że wnieść tam można bardzo wiele rzeczy. Myśmy całkiem niedawno byli na ten Downing Street podczas wizyty Karola Morawieckiego u premiera Borysa Johnsona. Byliśmy bardzo mocno przeszukiwani. Okazuje się jednakże, że niektórzy pracownicy po prostu mogą sobie wnosić na tę bardzo ważną imprezę i tę ważną ulicę, co chcą. Pod koniec ubiegłego tygodnia okazało się, że w kwietniu 2020 roku, dzień przed pogrzebem księcia Filipa, zorganizowano imprezę na ten Downing Street, w czasie której, uwaga, i tutaj cytujemy Sky News, wylano alkohol na drukarkę biurową, a poza tym goście, pijani goście, korzystali ze zjeżdżalni, która jest umieszczona w ogrodzie, ze zjeżdżalni przeznaczonej dla syna Borysa Johnsona. No to tu już taki duży, mówiąc po angielsku, shame, czyli ogromny wstyd dla Borysa i dla jego otoczenia. Ciekawe, czy Kotlary, który jest naczelnym myszołapiem na ten Downing Street, również korzysta z tej zjeżdżalni. Ale zmieńmy troszeczkę temat. Okazuje się, że to, o czym mówiliśmy przed chwileczką już na antenie Radia Wnet, również dotyczy Wielkiej Brytanii. Mam na myśli COVID. Okazuje się, że chyba nam się szykuje kolejna porcja, kolejna mutacja. Jak na razie wszystkie obostrzenia w związku z transportem, z podróżowaniem z Wielkiej i do Wielkiej Brytanii mają zostać już wkrótce zniesione przez Wielką Brytanię. Okazuje się, że mimo, że ilość zachorowań, ilość zakażeń i ilość przede wszystkim przypadków śmierci ze względu na COVID drastycznie spadła nam w ciągu ostatnich kilku tygodni, to jednak dzieciaki, najmłodsza część naszego społeczeństwa, coraz częściej zaczyna chorować. Ja patrzę na statystyki, widzę, że najwięcej tych zachorowań jest w Ulsterze, na południu północnej Irlandii, najmniej jest w Szkocji. Tutaj, na południu Anglii, w okolicach Londynu, to wszystko zależy od hrabstwa, ponieważ czasami to bywa bardzo mało przypadków, a w niektórych miejscach bardzo wiele. W Midlands jest dokładnie to samo. Największe miasta mają najwięcej tych przypadków, więc zobaczymy, czy te zniesienia obostrzeń, przede wszystkim w podróżowaniu do Polski, do podróżowania do Europy, zostaną ostatecznie zniesione, czy też faktycznie już za chwilę czeka nas kolejny lockdown transportowy. No tymczasem my też żyjemy tutaj Ukrainą i konfliktem rosyjsko-ukraińskim. Aniu? Właśnie, ale jeszcze zanim przejdziemy do tego konfliktu, chciałam zapytać, czy to, co wydarzyło się w związku z Borysem Johnsonem i tą aferą Impragate, mówiąc i spolszczając trochę, czy skończy Impragate, się bardzo premiera? Mi się to podoba. Tak, wiesz, czy skończy się to? Wiesz, bardzo, bardzo mocno słychać teraz głosy nawet w jego partii konserwatywnej. Już powoli wyrastają liderzy z partii konserwatywnej, którzy mówią, że Boris Johnson jednak powinien ustąpić, ponieważ po prostu ośmiesza urząd premiera Wielkiej Brytanii, zwłaszcza właśnie w kontekście konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, kiedy Wielka Brytania musi być bardzo mocno członkiem sojuszu NATO i musi bardzo mocno pokazywać swoją twarz, że jest jednolitem. W tej chwili trwa, właśnie tutaj śledzimy z Aleksem, konferencję, właściwie grillowanie na BBC News Borysa Johnsona. I Boris Johnson twierdzi, że tutaj cytuję, wierzę, że to było spotkanie związane tylko i wyłącznie z pracą, więc on w jakiś sposób się pogrąża. Scotland Yard na pewno będzie zajmował się tą sprawą od strony kryminalnej. No tak, definitywnie. Poza tym, jak wiemy, Brytyjczycy, jak mawiało stare powiedzenie, brexitują, czyli tak jak dawniej przed Brexitem. Raz wychodzimy, raz zostajemy, raz przedłużamy, raz coś robimy i w tym momencie mamy dokładnie tę samą sytuację, jeżeli chodzi o pomoc z Wielkiej Brytanii Ukrainie. Pamiętamy, że na początku Wielka Brytania wysyłała tam kilkudziesięciu swoich doradców. Teraz wysłali sprzęt. W międzyczasie jeszcze powiedzieli, że tej pomocy nie będzie. Teraz znowu się z tego wycofują, więc ta sytuacja, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie, jest bardzo niepewna. Tymczasem na samej Ukrainie 60% obywateli stwierdziło, że chcą, żeby Ukraina została członkiem NATO. Najmniej procent osób znajduje się na wschodzie Ukrainy.
I tam jest ich mniej niż 50%, którzy chcieliby, żeby Ukraina należała do NATO, ponieważ oni najwięcej mają nacisku, że jednak Rosja w takiej sytuacji no, źle zareaguje. Ale im bliżej zachodniej granicy, tym to poparcie jest większe. W Kijowie jest chyba największe w całym kraju i Brytyjczycy również już na to reagują. A my tak gładko przechodzimy od Borysa Johnsona do sprawy ukraińskiej, dlatego że to jest dziwne właśnie, że Ukraina gości tutaj w Wielkiej Brytanii, w Anglii przynajmniej, na wielu czołówkach, wielu gazet. Dlatego, że Brytyjczycy są mocno wsobni i rzadko rozmawiają o tym, co się dzieje poza granicami Zjednoczonego Królestwa. Tymczasem właśnie w tej chwili przeżywają to, że spotkanie w ogóle, całą tę konferencję Bidena poniedziałkową oraz udział w niej Borysa Johnsona. Borys Johnson też udzielił informacji, udzielił wywiadu w poniedziałek w Milton Keynes, bardzo blisko studia Londyn, w którym stwierdził, że Wielka Brytania z całą pewnością poprze działania ukraińskie i z całą pewnością to wszystko, co dzieje się na granicy Rosja-Ukraina, prowadzi do tego, że to są działania stricte wojenne ze strony Rosji i że Wielka Brytania będzie traktowała to bardzo poważnie, bardzo serio. Szczególnie w momencie, kiedy Joe Biden właściwie w bardzo miękki sposób odpowiada Putinowi. On mówił na antenie, na forum brytyjskich mediów, że nie wyklucza jakichkolwiek ograniczeń dostaw do Rosji, jeżeli tylko zacznie się ta wojna. Czyli to nie jest twarde podejście. Brytyjczycy, okazuje się, przy swoich własnych problemach politycznych, dyplomatycznych, tutaj podejmują dużo twardsze stanowisko. Nie zapominajmy, że całkiem niedawno Wielka Brytania wysłała na Ukrainę dosyć dużo broni, której bardzo boi się Putin i to złamało nieco umowy między Putinem a Bidenem. Anglicy prowadzą tutaj swoją własną politykę międzynarodową. Poza tym Wielka Brytania cały czas jest ostrzegana, właściwie ministrowie Wielkiej Brytanii są ostrzegani, że w razie inwazji Rosji na Ukrainę, ta, o czym już mówiliśmy dzisiaj, mówiła się właściwie Aniu wcześniej na antenie Radia Wnet, mocno poszybują ceny paliw, ceny gazu. Wielka Brytania nie spodziewa się, że zabraknie tutaj tego typu rzeczy. Natomiast urzędnicy są mocno ostrzegani, że ceny mogą osiągnąć niewiarygodne wysokie pułapy. Zwłaszcza, że już teraz mamy bardzo wysokie poziomy ceny paliw. W dystrybutorze paliwo kosztuje około 1,5 funta. Troszeczkę drożej za diesla, trochę taniej za zwykłą benzynę, ale te ceny, ja pamiętam, właściwie nam się nie spotykały już od dobrych 10 lat, kiedy faktycznie były bardzo wysokie podczas pamiętnego kryzysu roku 2007 i 2009. I później, zaledwie rok temu, jeszcze ceny paliw potrafiły w tym największym lockdownie spaść nawet poniżej funta. Dzisiaj to już jest 50% więcej, więc wygląda na to, że te ceny nadal nam się nie będą zatrzymywać, mimo ogromnych dostaw zarówno z Bliskiego Wschodu, jak i własnych zabezpieczeń z Szkocji, z Morza Północnego, no i ogromnych farm wiatrowych, które gdzieś tam stoją. Więc wygląda na to, że faktycznie możemy mieć niezły problem, jeżeli chodzi o ceny nośników energii, szczególnie teraz zimą. Tymczasem dzisiaj rano Boris Johnson przed całym tym grillowaniem był widziany przez fotoreporterów, którzy podążają za nim krok w krok na spacerze ze swoim psem Dylanem. Boris Johnson spaceruje, a ja chciałam jeszcze zapytać o to, jak w kontekście tych wydarzeń związanych z Ukrainą reaguje ukraińska diaspora, bo jest to jedna z liczniejszych mniejszości w tej chwili w Wielkiej Brytanii. Ukraińska diaspora mocno się angażuje, aczkolwiek tak z odrobiną dystansu. Wciąż miejmy w głowie to, że to jest Wielka Brytania i osoby, które tutaj już żyją przez kilkanaście lat, troszeczkę z dystansem traktują to, co się dzieje na kontynencie, co się dzieje w Europie, niestety. Trochę patrzymy tak przez tę naszą mgłę londyńską. Natomiast są mocno zaniepokojeni tym, co się dzieje i
słyszałam tutaj głosy, że wszystkie te osoby, które mają swoje rodziny na wschodzie Ukrainy, będą starały się wprowadzić tak zwany plan B, czyli przenieść, jeżeli to jest możliwe, całe swoje życie na zachodnią Ukrainę. Patrzą też w stronę Polski. W każdym razie nie chcą też wywoływać paniki. I fakt, że Wielka Brytania zapowiedziała, że powoli wycofuje swoje osoby z ambasady Wielkiej Brytanii w Kijowie, nie jest dobrą monetą w tym przetargu. To znaczy Ukraina postrzega to troszeczkę tak, jakby sojusznicy wycofywali się i zostawiali Ukraińców samymi sobie, co właśnie też powoduje niepokój, co powoduje panikę ze strony ludzi, którzy zostają na Ukrainie. No, my też właśnie tak dyskutowaliśmy sobie poza anteną troszeczkę wczoraj, kiedy dowiedzieliśmy się właśnie o tym, że Brytyjczycy zmniejszają swój kontyngent dyplomatów w Kijowie, że faktycznie być może jest to sygnał z jednej strony wysyłany Putinowi, że słuchajcie, my nie będziemy się z wami bawić, ale z drugiej strony tak się zastanawialiśmy, czy to nie jest w pewien sposób podsycanie tego konfliktu, że pokazać, patrzcie, my wpadamy w panikę, my wycofujemy swoich ludzi jeszcze zanim cokolwiek się przytrafiło. Rozmawialiśmy o tym, że przecież Kijów to jest zaledwie godzina czy półtora godziny lotu do Warszawy czy do innych europejskich państw, gdzie faktycznie bardzo szybko można by ewakuować całe placówki dyplomatyczne czy nawet poszczególne osoby. Wydaje mi się, że Brytyjczycy tutaj działają troszeczkę na wyrost, tak jakby chcieli coś pokazać Putinowi. Dziękujemy. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Studio Londyn, Iza Smolarek i Aleks Sławiński, a korespondencję Studia Londyn mogą Państwo znaleźć także na portalu wnet.fm. Zapraszam serdecznie. Serdecznie dziękujemy. Tymczasem dostałam informację, że do studia na krakowskim Przedmieściu wszedł już Zbyszek Dąbrowski z Republika Latina, a my teraz posłuchamy jeszcze Eda Sheerana, a potem oczywiście latynoamerykańska muzyka. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl /wspieraj radio wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet.